zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Najgorsze zło niemal zawsze wyłania się z ciemności. Cicho, dyskretnie i nagle. Pojawia się niczym duch, zadaje cios i znika w tej samej otchłani, z której chwilę wcześniej się wyłonił. Tak było z Kubą Rozpruwaczem, tak działali też Ted Bundy, Richard Ramirez czy Wampir z Zagłębia. Bo noc sprzyja tajemnicom, podbijaniu strachu, ale też anonimowości. Łatwiej się w niej schronić i pozostać niezauważonym. Jeszcze większe napięcie można wywołać, gdy do zła wyrządzanego przez siebie dorzuci się opowieść o demonie, który prowadzi mordercę i nakazuje mu przelewać krew. Belzebub, Behemot, Belial, Lucyfer. Te postacie niejednokrotnie przewijają się w wyobraźni zabójców, którzy ich obecnością i naciskiem usprawiedliwiają swoje zbrodnie. Ale to nie demony zabijają, tylko człowiek. Jeden z nich w latach 70. postanowił terroryzować nowojorskie ulice, doprowadzając społeczeństwo do absolutnej granicy psychicznej. Dziś mam dla Was opowieść o strachu, cierpieniu, mrocznych fantazjach i pytaniach, na które odpowiedzi wciąż nikt nie udzielił. To opowieść o synu Sama. Był lipiec 1976 roku. Nowojorskie ulice nigdy nie zasypiały. Pełne życia towarzyskiego kipiały zabawą, seksem i beztroską. Młodzi ludzie nie dostrzegali zagrożeń, które płynęły z różnych stron. Cieszyli się codziennością i wzajemnymi relacjami. Kameralne uliczki szybko zmieniały się w aleje zakochanych, a nocne kluby wypchane były gośćmi po brzegi. Miasto tętniło, dlatego tym większy był szok, gdy w jednej chwili musiało zamilknąć. 29 lipca około godziny 1:10 w nocy 18-letnia Donna Lori i jej 19-letnia przyjaciółka Jody Valenti wyszły z dyskoteki Peachtree w New Rochelle w stanie Nowy Jork. Wsiadły do auta i ruszyły przed siebie. Dotarły na Bronx, gdzie Lori zamierzała wysiąść. Wtedy zobaczyła szybko biegnącego mężczyznę. Zaskoczona jego nagłym pojawieniem się odparła jedynie: co to jest? Ale w tym momencie nieznajomy był już przy niej i Valenti. Wyciągnął z papierowej torby pistolet i wycelował w obie kobiety. Donna zginęła od razu. Jody została ranna. Napastnik tak szybko jak się pojawił, tak równie szybko zniknął, zostawiając za sobą postrzelone kobiety. Jody zeznała później, że był to średniego wzrostu młody mężczyzna z czarnymi, kręconymi włosami. Według niej ważył około 90 kg. Miał jasną karnację. Ten dość szczegółowy opis trafił do policji, która była przekonana, że ma do czynienia z przypadkową zbrodnią, jakich wiele w Nowym Jorku. Nie sądziła, że to dopiero początek prawdziwego piekła, które na zawsze zmieni mieszkańców miasta. Z kolejnym atakiem morderca czekał do jesieni. 23 października w nowojorskim Queens spotkali się 20-letni Carl DeNaro i 18-letnia Rosemary Keenan. Siedzieli w zaparkowanym samochodzie mężczyzny i spokojnie rozmawiali. Dyskusję przerwał huk i dźwięk tłuczonego szkła. Szyby w aucie dosłownie się rozpadły. Para była w szoku. Dopiero po chwili DeNaro zrozumiał, że z jego głowy sączy się krew. Ktoś do nich strzelał. Kule ominęły Rosemary, która odniosła powierzchowne obrażenia od potłuczonego szkła. Ale Carl wymagał pilnej pomocy. Pocisk uszkodził mu czaszkę, której fragment trzeba było później zastąpić metalową płytką. Para nie miała pojęcia, kto do nich celował. Zarówno Carl, jak i Rosemary nie widzieli napastnika. Jego tożsamość pozostawała więc tajemnicą. Już na tym etapie można było dostrzec pewne podobieństwa między sprawami Lori i Valenti, a DeNaro i Keenan. Ofiarami byli młodzi ludzie. Cała czwórka w chwili ataku znajdowała się w samochodach. Zostali postrzeleni i, co ważne, w żadnym z tych przypadków nie dało się określić motywu. Ustalono za to, że napastnik posługuje się bronią kaliber 44. 27 listopada morderca znów dał o sobie znać. 16-letnia Donna DeMasi i 18-letnia Joan Lomino wróciły do domu chwilę po północy. Rozmawiały na werandzie domu, gdy młody mężczyzna, ubrany w wojskowy strój, podszedł do nich i zaczął dopytywać o drogę. Po chwili z nieśmiałego nieznajomego przerodził się w potwora, który szybko sięgnął po broń i strzelił do obu dziewczyn. Hałas usłyszał sąsiad, który wybiegł z budynku. Wtedy dostrzegł przebiegającego obok blondyna, który w lewej dłoni trzymał pistolet.
DeMasi została postrzelona w szyję, ale na szczęście rana nie była śmiertelna. Lomino trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Została postrzelona w plecy, co skończyło się dla niej paraliżem. Na podstawie zeznań świadka i samych ofiar sporządzono portret pamięciowy. Przedstawiał mężczyznę z prostymi, jasnymi włosami przeczesanymi na bok. To znacznie różniło się od wersji przedstawianych przez wcześniejsze ofiary. Te mówiły o brunecie z kręconymi włosami. Sytuacja robiła się więc coraz bardziej tajemnicza. 26-letnia Christine Freund i jej narzeczony, 30-letni John Deal, 30 stycznia 1977 roku siedzieli w samochodzie. Chwilę wcześniej obejrzeli film Rocky. Spokojne spotkanie zamieniło się w koszmar, gdy niespodziewanie trzy strzały przebiły pojazd. Deal został lekko ranny, ale Christine, postrzelona dwukrotnie, zmarła w szpitalu kilka godzin później. Dopiero po tej zbrodni policja po raz pierwszy oficjalnie przyznała, że wszystkie trzy sprawy mogą być ze sobą powiązane i stoi za nimi prawdopodobnie ten sam sprawca. Media szybko nazwały go zabójcą kaliber 44. Zauważono też, że ofiarami najczęściej są młode kobiety o długich, ciemnych włosach. W Nowym Jorku wybuchła panika. Salony fryzjerskie pękały w szwach, kobiety obcinały swoje długie włosy, zmieniały też ich kolor. Teraz cały czas, gdziekolwiek idę, obserwuję ludzi, to jak się poruszają. Zmieniłam też swoją fryzurę. Chcę mieć normalne życie, ale boję się, jestem przerażona. W mediach pojawiły się też rysopisy sprawcy. Każdy był inny. Na tamtym etapie policja nie wykluczyła, że napastników może być nawet kilku. 5 tygodni później, 8 marca, Virginia Foskerician wracała wieczorem do domu. Miała 19 lat. Drogę przeciął jej uzbrojony mężczyzna. Widząc rewolwer, dziewczyna uniosła książki, które trzymała w dłoniach i próbowała zasłonić się przed kulami. Niestety, te przeszyły podręczniki i utknęły w ciele nastolatki. Zmarła na miejscu. Gazety prześcigały się w domysłach i teoriach na temat tożsamości mordercy. Podkreślano, że całą swoją agresję kieruje w stronę młodych kobiet. Atmosfera w Nowym Jorku stawała się coraz bardziej napięta. Na ulicę wylał się paraliżujący strach. Rodzice zabraniali swoim dzieciom wychodzić po zmroku z domu. Alejki zakochanych zaczęły świecić pustkami. Ludzie drżeli o swoje życie i zastanawiali się, z której strony tym razem może zaatakować uzbrojony morderca. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar. Odpowiedź przyszła 17 kwietnia. Około 3 w nocy 20-letni Aleksander Esau i Valentina Suriani, 18-latka marząca o karierze modelki i aktorki, siedzieli w samochodzie na drodze Hutchinson River Parkway na Bronxie. Mieli ogromnego pecha, bo w tej okolicy zaczaił się też morderca. 4 strzały przebiły nocną ciszę. Valentina zmarła na miejscu, Aleksander kilka godzin później. Tu również użyto tej samej broni, co przy wcześniejszych atakach. Ale to zabójstwo było inne niż poprzednie, bo po raz pierwszy morderca zostawił wiadomość. Był to list odręcznie napisany i zaadresowany do kapitana nowojorskiej policji, Josepha Borelliego. Brzmiał następująco. Drogi kapitanie Borelli, dotknęło mnie, że podejrzewa mnie pan o nienawiść wobec kobiet. To nieprawda, ale jestem potworem, synem Sama. Jestem małym bachorem. Kiedy ojciec sam się upija, staje się wredny. Bije swoją rodzinę. Czasami przywiązuje mnie do tyłu domu. Innym razem zamyka mnie w garażu. Sam uwielbia pić krew. Idź i zabijaj, rozkazuje ojciec Sam. W naszym ogrodzie jest wielu pochowanych, głównie młodych, zgwałconych i zabitych. Ziemia wchłonęła ich krew, zostały same kości. Papa Sam zamyka na strychu. Nie mogę się stamtąd wydostać, ale wyglądam przez okno i spoglądam na przemijający świat. Czuję się jak wyrzutek. Nadaję na innych falach niż wszyscy inni. Jestem zaprogramowany na zabijanie. Żeby mnie zatrzymać, musisz mnie zabić. Uwaga, policjanci, strzelajcie jak tylko mnie zobaczycie. Strzelajcie, by zabić, albo zejdźcie mi z drogi, bo sami zgniecie. Papa Sam jest już stary. Potrzebuje krwi, by zachować swoją młodość. Za często miał ataki serca. Och, ale ja cierpię, mały chłopcze. Przede wszystkim tęsknię za moją małą księżniczką,
Ona już spoczywa, ale wkrótce ją zobaczę. Jestem potworem, Belzebubem, tłuściutkim behemotem. Kocham polować, przemierzać ulice, polując na okazję, na pyszne mięsko. Kobiety z Queens są najpiękniejsze ze wszystkich. Może to z powodu wody, którą tam mają. Żyję po to, by polować. To całe moje życie. Zdobywanie krwi dla babcia. Drogi panie Borelli, ja już nie chcę zabijać. Już nigdy, ale muszę. Dla twojej czci, ojcze. Całość zakończył słowami: ja tu wrócę, i dodał: twój w morderstwie, pan potwór. Zabójca kaliber 44 od teraz nazywany był synem Sama. Jego list był niezwykle niepokojący, pełen ukrytej symboliki, niezrozumiałych odniesień i pewnego rodzaju obłąkania. To sprawiało, że zbrodnie, których dokonywał, przerażały jeszcze bardziej. Nie tylko syn Sama pisał listy do policji. W historii ludzkości takie działanie nie jest czymś wyjątkowym. Robili to Kuba Rozpruwacz, BTK czy Zodiak. Każdy z nich pragnął uwagi i rozgłosu. Seryjni mordercy dość często są narcyzami, pragnącymi, by wreszcie stało się o nich głośno. Chcą, by ich zbrodnie szokowały świat, paraliżowały ulice, zniewalały ludzkie umysły. Pisanie listów to proszenie się o atencję, o skupienie uwagi tylko na sobie. Dla mediów takie wiadomości są jak wisienka na torcie. Podbijają sprzedaż gazet, bo każdy chce przeczytać słowa psychopaty. Ma nadzieję, że wyjawi on swoje motywy, pozwoli wejrzeć w swój umysł. Po liście syna Sama rozpoczął się festiwal spekulacji. Każdy na własny sposób interpretował jego treść. Policja sądziła, że morderca może znać szkocki i angielski, bo używał słów, które kojarzyły się właśnie z tym akcentem. Pismo do analizy wzięli też psychiatrzy. Uznali, że autor może być paranoikiem przekonanym o tym, że został opętany przez demony. W gazecie Daily News ukazał się artykuł skierowany właśnie do mordercy. Nagłówek krzyczał: poddaj się. Autorem tego tekstu był Jimmy Breslin i to on stał się kolejnym adresatem, do którego kopertę z wiadomością przesłał syn Sama. Zaczął od słów: witam z nowojorskich rynsztoków, wypełnionych psimi odchodami, wymiocinami, stęchłym winem, moczem i krwią. Dalej pojawiło się zdanie: powiedz mi, Jim, co będziesz mieć na 29 lipca? Potraktowano to jako zapowiedź kolejnej strzelaniny. 29 lipca przypadała rocznica pierwszego ataku. Uznano więc, że syn Sama znów planuje krwawą noc na nowojorskich ulicach. Tym razem pod pismem pojawił się też symbol, niespotykany wcześniej. Wyglądał jak połączenie kilku znaków: strzałek, krzyża czy litery S. Mimo kolejnych zbrodni, ofiar i listów, policja nie miała pojęcia, kim może być napastnik. Przyznawała, że jest bezradna. Świadkowie jak dotąd są albo bardzo przestraszeni i mamy bardzo słabe opisy, albo nie ma tych świadków w ogóle. Dowody fizyczne ograniczają się do tego, że wiemy, że to ta sama broń. I to wszystko. Motyw jest dla nas kompletną tajemnicą. Sal Lupo i Judy Placido wyszli z dyskoteki 26 czerwca. Usiedli w zaparkowanym samochodzie. Zaledwie kilka chwil wcześniej gorąco dyskutowali o sprawie syna Sama. Około godziny 3 w nocy sami stali się jego ofiarami. W pojazd wymierzono 3 strzały. Lupo został ranny w przedramię, Placido w skroń, ramię i kark. Mimo tak licznych obrażeń przeżyła atak. Para nie widziała napastnika, ale dwóch świadków twierdziło, że widziało ciemnowłosego mężczyznę, który uciekł zaraz po strzelaninie. W pierwszą rocznicę działalności syna Sama policja zorganizowała niespotykaną wcześniej akcję. Patrole były wszędzie. Skupiały się przede wszystkim na Queens i Bronxie, ale też na Brooklynie. Obstawiono małe uliczki, alejki dla zakochanych, okoliczne parki. Psychoza udzieliła się też samym Nowojorczykom, którzy tę noc spędzili w domu. Niewiele osób odważyło się wyjść na zewnątrz. Godziny ciemności upłynęły w atmosferze oczekiwania. Ale nic się nie wydarzyło. Morderca nie zaatakował. Być może spodziewał się obławy i wiedział, że strzelanie w taką noc może być niezwykle ryzykowne. Funkcjonariusze za to, choć na chwilę odetchnęli z ulgą, nie musieli chować do worków kolejnych zwłok młodych ludzi. Ale był to tylko chwilowy spokój. Już 2 dni później morderca brutalnie o sobie przypomniał. 31 lipca młoda blondynka Stacy Moskowitz spotkała się z Robertem Violante, sprzedawcą odzieży.
Siedzieli w samochodzie zaparkowanym pod latarnią w pobliżu miejskiego parku. Była to ich pierwsza randka. Ich pocałunek przerwał mężczyzna, który zbliżył się do nich od strony pasażera i wystrzelił czterokrotnie. Obie ofiary zostały ranione w głowę. Robert przeżył ten atak, stracił jednak lewe oko. Moskowitz po wielogodzinnej walce o życie zmarła w szpitalu. Jej rodzice byli załamani. Później wielokrotnie udzielali się w mediach i mówili o swojej traumie. Neysa Moskowitz, matka Stacy, przyznała. Powrót do normalności po czymś takim jest bardzo trudny, przynajmniej dla mnie. Ciężko pozbierać rozsypane kawałki rzeczywistości. Ale po tej sprawie pojawiła się nadzieja na złapanie mordercy. Cecilia Davis spacerowała ze swoim psem, gdy zobaczyła, jak policjant wystawia mandat za źle zaparkowany samochód. Stał obok hydrantu przeciwpożarowego. Chwilę potem, gdy funkcjonariusz odszedł, zostawiając za wycieraczką mandat, do auta zbliżył się mężczyzna. Zwróciła na niego uwagę, bo, jak mówiła, trzymał w rękach jakiś ciemny przedmiot. Poszła do domu i chwilę potem usłyszała strzały dobiegające z ulicy. To właśnie wtedy doszło do morderstwa Stacy Moskowitz. Dopiero 4 dni później Davis powiedziała o swoich spostrzeżeniach policji. Ta sprawdziła, na czyje nazwisko został wystawiony wówczas mandat. I tu po raz pierwszy pojawiło się nazwisko David Berkowitz. Funkcjonariusze postanowili go sprawdzić. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Berkowitz mieszkał w Yonkers w stanie Nowy Jork. Policjanci zadzwonili więc do tamtejszego oddziału. Dyspozytorką, która odebrała telefon, była Whitcar, która, jak się okazało, znała Davida. Opowiedziała śledczym niepokojącą historię. Jej ojciec miał na imię Sam i miał psa, którego Berkowitz zastrzelił. Funkcjonariuszom zapaliła się czerwona lampka. Nie tyle chodziło o samego psa, ale o imię pana Kara. Sam. A przecież morderca, którego szukali, nazywał samego siebie synem Sama. Całą swoją uwagę policjanci skupili więc na Davidzie. 10 sierpnia funkcjonariusze postanowili zbadać auto Berkowica. Zaparkowane było przy Pine Street w Yonkers. Problem był tylko jeden. Policjanci nie mieli sądowego nakazu przeszukania. Mimo to zaryzykowali i zajrzeli do środka. Na tylnym siedzeniu leżała broń. W środku była też torba wypełniona amunicją, mapa miejsc zbrodni, a także list z pogróżkami, który zapowiadał kolejną krwawą zbrodnię. Śledczy czuli, że mają syna Sama w garści. Pozostawało jedynie poczekać, aż zbliży się do pojazdu. Około godziny 22 Berkowitz wyszedł z mieszkania i skierował swoje kroki w stronę zaparkowanego samochodu. Zaskoczył go jeden z detektywów, który podszedł i spytał, czy to on jest Davidem Berkowicem. Ten odparł: nie, jestem synem Sama. Macie mnie. Na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech, który nie znikał również wtedy, gdy musiał przejść otoczony tłumem ludzi domagających się zemsty za zbrodnie, które popełnił. Policjanci błyskawicznie zdobyli nakaz przeszukania i mogli wejść do mieszkania Berkowica. Znaleźli tam satanistyczne napisy na ścianie, a także jego pamiętniki, które prowadził od dłuższego czasu. Łącznie 3 zeszyty całkowicie zapisane jego wspomnieniami i zbrodniami. Jak się okazało, na koncie mógł mieć nawet 1400 podpaleń w Nowym Jorku. Berkowitz fantazjował o tym, że wchodzi do płonącego budynku i wyciąga z niego kobiety i dzieci. W ten sposób mógłby stać się bohaterem, o czym marzył od lat. Trzeba przyznać, że dość dziwne pragnienie, patrząc na to, że wybrał drogę seryjnego mordercy. Sąsiedzi Davida byli w szoku. Powtarzali, że to spokojny, wycofany człowiek, który nie wzbudzał jakichkolwiek podejrzeń. Zazwyczaj mówił dzień dobry i znikał w swoim mieszkaniu. Nigdy nie połączyliby go z synem Sama, który terroryzował całe miasto i okolice. Często się uśmiechał, mało mówił, nie sprawiał też problemów. Jak to więc możliwe, że ktoś taki chwytał za broń i zabijał niewinnych ludzi? Odpowiedź na to pytanie może nam przynieść historia Davida Berkowica, który zanim stał się mordercą, najpierw był zagubionym chłopcem. Po latach spędzonych w więzieniu mówił: urodziłem się w 1953 roku na nowojorskim Brooklynie. Oczywiście wtedy tego nie wiedziałem, ale zostałem adoptowany.
Tuż po narodzinach adoptowała mnie żydowska para, Natana i Pearl Berkowitz, którzy mieszkali na Bronxie. A Bronx to miejsce, w którym dorastałem. Wiele, wiele lat później, jak miałem jakieś 20 lat, dowiedziałem się, że moja biologiczna matka nazywała się Rebecca Broder. Pochodziła z religijnej żydowskiej rodziny, dorastała na Brooklynie. Mój tata nazywał się Joseph Kleinman i również był Żydem. O tym, że jest adoptowany, David dowiedział się bardzo wcześnie. Miał zaledwie kilka lat. Pamiętam, że byłem w salonie. Rodzice powiedzieli, że chcą ze mną poważnie porozmawiać. Siedziałem zdenerwowany. Miałem jakieś 4-5 lat. Mój tata powiedział: Davidzie, musisz wiedzieć, że zostałeś adoptowany. Powiedziałem do siebie: okej, nie wiedziałem, co to znaczy. Wyjaśnili mi: gdy się urodziłeś, twoja mama zmarła, a twój tata nie mógł się tobą zająć. Byłem małym dzieckiem, miałem wiele pytań. Kim jest mój tata? Gdzie jest mój tata? Kim była moja mama? Część mnie powtarzała: moja mama zmarła, rodząc mnie? Co zrobiłem źle? Dorastałem myśląc: o mój Boże, moja mama zmarła przeze mnie. Jestem złym chłopcem. Spójrz na mnie. Zabiłem moją mamę. Zrobiłem coś złego. David był niezwykle trudnym dzieckiem. Jak mówił, nieustannie roznosiła go energia, niszczył każdą zabawkę, którą tylko otrzymał od rodziców. Nie potrafił poradzić sobie z emocjami, które nim targały. A te stawały się intensywniejsze z każdym kolejnym rokiem życia. Jako uczeń sprawiał mnóstwo problemów. Wdawał się w bójki, przez co dokuczali mu inni uczniowie. Powtarzał, że nienawidzi szkoły i nauczycieli, którzy w jego odczuciu chcieli się go jak najszybciej pozbyć. Bardzo wcześnie zaczęły się pojawiać u niego autodestrukcyjne myśli. Unikał towarzystwa, chował się w szafie lub wymykał przez okno, nie mówiąc o tym rodzicom. Jako dorosły mężczyzna zapewniał, że już wtedy słyszał głosy, które dobiegały do niego z każdej strony. Rosły w nim złość i frustracja, dlatego trafił w końcu pod opiekę psychologa. Chodził na terapię co tydzień, w każdą sobotę. Ale i w trakcie tych rozmów nie potrafił odnaleźć spokoju. Coraz bardziej fascynowała go za to przestępcza działalność, drobne kradzieże i podpalenia. Na tym zaczął skupiać się najbardziej. Gdy miał 14 lat, jego przybrana matka zmarła na raka piersi. Był to dla Davida niezwykły cios. To właśnie matka była mu najbliższa, miał z nią dużo lepsze relacje niż z ojcem. Po jej śmierci mur między mężczyzną a synem wzrósł jeszcze bardziej. Mimo problemów, Berkowitz ukończył szkołę średnią i w wieku 17 lat wstąpił do armii. Liczył na to, że trafi do Wietnamu, ale zamiast tego wysłano go do Korei. Tam nauczył się strzelać. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Po powrocie z armii w 1974 roku David nawiązał współpracę z agencją zajmującą się odnajdywaniem krewnych. Chciał poznać swojego biologicznego ojca, ale życie przyniosło mu jeszcze bardziej zaskakującą historię. Odkrył bowiem, że jego matka wcale nie umarła. Żyła i miała się bardzo dobrze. Dowiedział się też, że ma przyrodnią siostrę Rosalyn. Postanowił nawiązać z kobietami kontakt. I tu, co do dalszego przebiegu wydarzeń, pojawiają się pewne rozbieżności. W latach 70., gdy Berkowitz został schwytany, a media prześcigały się w dociekaniu szczegółów z jego życia, podano, że pierwsze spotkanie było dla Davida rozczarowujące. Matka nie była wyjątkową, piękną kobietą, jak sobie wyobrażał, a zwyczajną panią domu, która nie wyróżniała się niczym szczególnym. Ich rozmowa również nie należała do pasjonujących. Ale sam David kilka lat później przyznał, że to spotkanie wyglądało zupełnie inaczej niż podawali dziennikarze. Jak przekonywał, on i matka rzucili się sobie w ramiona, było dużo łez, uśmiechu i szczerej rozmowy. Przyrodnia siostra okazała się za to niezwykle ciepła i zaangażowana w próbę odbudowy ich relacji. Ciężko teraz dociec, która wersja dotycząca wzajemnych stosunków była prawdziwa. David tak naprawdę nazywał się Richard David Falco, a matka oddała go do adopcji kilka dni po porodzie. Jego ojciec nie był zainteresowany nieślubnym dzieckiem, dlatego porzucił partnerkę i przyszłego syna.
David nigdy nie żałował, że trafił do rodziny Berkowiców. Powtarzał, że byli najwspanialszymi rodzicami, jakich można było sobie wyobrazić. Jedyne zastrzeżenie miał do pracy ojca, w której mężczyzna znikał na 6 dni. Jego wychowaniem zajęła się przede wszystkim matka. Po odkryciu prawdy o sobie w głowie Davida zaczęły pojawiać się jeszcze bardziej niepokojące myśli. Po kilku spotkaniach przestał kontaktować się z przyrodnią siostrą, nie rozmawiał też ze swoją biologiczną matką. Odcinał się od świata coraz bardziej. Moje życie naprawdę się rozpadało. Moja osobowość się rozpadała. Zacząłem być kontrolowany przez inne istoty, na które się otworzyłem, ale miałem do tego skłonność przez całe życie. Z powodu doświadczeń w dzieciństwie, całej tej traumy, to wszystko otworzyło drzwi do demonicznej warowni w moim życiu. Więc każdy sposób, w jaki doszło do zbrodni, był tragedią. Byłem bardzo wdzięczny za to, że zostałem wreszcie aresztowany, ponieważ byłem w takim stanie udręki. Moje życie było prawdziwym bałaganem. Na zewnątrz byłem w stanie pracować i funkcjonować, ale wewnątrz byłem po prostu w chaosie. Gdy zostałem aresztowany, policja spytała mnie: jesteś synem Sama? Odparłem: tak. Berkowic po zatrzymaniu przyznał, że należał do satanistycznej sekty. To ona miała na niego największy wpływ i doprowadziła na ścieżkę zabijania. Członkowie grupy spotykali się w odosobnionym miejscu, w którym doszło do inicjacji. Utworzyliśmy krąg i powiedzieliśmy: okej, wezwijmy teraz demony. Wezwijmy szatana, wezwijmy Lucyfera. Przywołajmy go zza światów. Dodali: poproś go, aby namaścił cię dziś wieczorem jako jednego z jego lojalnych żołnierzy, abyś wykonał jego rozkazy, spełnił jego wolę. David przyznał, że zanim rozpętał w Nowym Jorku piekło, strzelając do niewinnych ludzi, już wcześniej próbował zabić. W grudniu 1975 roku chciał zadźgać nożem dwie kobiety. Pierwsza była latynoską. Policji nie udało się jej zidentyfikować. Druga miała 15 lat. Była to Michelle Forman, uczennica Truman High School. Pchnął ją ostrzem 6-krotnie. Na szczęście dziewczyna przeżyła. Wtedy Berkowic uznał, że lepszym narzędziem do zabijania będzie rewolwer. Tak dotarł do lipca 1976 roku i swojego przeobrażenia w syna Sama. Po zatrzymaniu Davida cały Nowy Jork odetchnął z ulgą. Ludzie wreszcie mogli spokojnie wyjść na ulicę, nie oglądając się nieustannie za siebie. Kobiety mogły rozpuścić włosy, a zakochani powrócili w swoje stałe miejsca randek. Berkowic w tym czasie rozpoczął swoją spowiedź przed śledczymi. Wczesnym rankiem 11 sierpnia przyznał się do strzelania do ludzi. Przekonywał, że robił to wszystko na polecenie tajemniczej istoty, która miała na imię Sam. Demon ten opętał psa jego sąsiada i przez zwierzę przemawiał do niego. Jego historia wywołała ogromne poruszenie. We wszystkich mediach pisano o opętaniu i relacjach z demonem. Zastanawiano się, czy to możliwe, by pradawne istoty popychały Berkowica do zabójstw. On sam trafił pod obserwację psychiatryczną. Specjaliści mieli zdecydować, czy może za swoje czyny odpowiadać przed sądem. Po kilkutygodniowym badaniu uznano, że David jest poczytalny i proces może się odbyć. Obrońcy radzili mu, by nie przyznawał się do winy. On jednak zrobił po swojemu i oznajmił, że jest odpowiedzialny za wszystkie zabójstwa, które mu przypisywano. Tuż przed ogłoszeniem wyroku w 1978 roku spokojny dotąd Berkowic niespodziewanie wpadł w furię. Próbował wyskoczyć przez okno, krzyczał, że gdyby mógł, zabiłby Stacy Moskowitz, swoją ostatnią ofiarę, jeszcze raz. 12 czerwca usłyszał wyrok. 364 lata więzienia. To oznaczało resztę życia za kratkami. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Początkowo David trafił na oddział psychiatryczny w Kings County Hospital. Później przewieziono go do więzienia w Attice. Spędził tam blisko 10 lat. W 1979 roku został zaatakowany przez jednego z więźniów. Przeciął mu szyję, a rana była tak rozległa, że wymagała założenia ponad 50 szwów. Berkowic nie wyjawił, kim był napastnik. Dodał jedynie, że był wdzięczny za ten atak, bo to kara, na jaką zasłużył.
W historii Davida Berkowitza pojawia się wiele tajemniczych wątków. Jedna z dość prawdopodobnych wersji, którą mocno promował dziennikarz Maury Terry, mówiła o tym, że synów Sama było kilku. Zresztą sam Berkowitz po czasie wyjawił, że tak naprawdę odpowiada jedynie za pierwsze i szóste zabójstwo. Pozostałych dokonały inne osoby. Według Terry'ego za atakami stała satanistyczna sekta, do której należał Berkowitz, ale prawdziwym synem Sama był John Kerr. Mieszkał w pobliżu Berkowica. Jego ojciec miał na imię Sam i to jego psa rzekomo zastrzelił właśnie David. Sam był człowiekiem niezwykle okrutnym. Znęcał się nad rodziną i zamykał swoich synów na poddaszu. A to był przecież jeden z motywów, który pojawił się w liście mordercy do kapitana nowojorskiej policji. Jest jeszcze jeden argument przemawiający za tą teorią. To portret pamięciowy. Jeden z nich przypominał właśnie Johna. Mężczyzna miał też brata Michaela, który zdaniem Terry'ego także był zaangażowany w polowanie na ludzi. Ta wersja przemawiała również do niektórych śledczych. Oficer nowojorskiej policji Richard Johnson oznajmił. Dlaczego są trzy samochody, pięć różnych opisów podejrzanego, różne wysokości, różne kształty, różne rozmiary sprawcy? Był tam ktoś inny. Wiele wyjaśnić mogłyby zeznania braci Carr, ale obaj zginęli niedługo po tym, jak David został zatrzymany. John popełnił samobójstwo w 1978 roku, a Michael miał wypadek samochodowy w 1979. Tego, czy byli wspólnikami Berkowitza, możemy się już nigdy nie dowiedzieć. On sam przebywa dziś w nowojorskim więzieniu. Swoją wersję wydarzeń zmieniał tak często, że specjaliści zaczęli mówić wprost. Nie wolno wierzyć mu w jakiekolwiek słowo. To manipulant, któremu zależy tylko na tym, by się wybielić. Według niektórych specjalistów, którzy rozmawiali z Davidem, jest on na tyle introwertyczną osobą, że nie byłby w stanie brać udziału w większym spisku, w którym braliby udział również inni ludzie. Berkowitz w zakładzie karnym przeszedł ogromną metamorfozę. Dziś nie wyznaje już kultu szatana, a jest zagorzałym chrześcijaninem. Z zawięziennych murów prowadzi niezwykle aktywną działalność. Wydaje książki, udziela porad duchowych, prowadzi też własną stronę internetową. Można tam znaleźć jego pamiętnik, który prowadzi regularnie od 2003 roku. W jednym ze swoich ostatnich wpisów, datowany na 25 października 2022 roku, pisze. Jestem wdzięczny za każdą okazję, aby otwarcie mówić o mojej wierze w Boga i wykorzystać moją historię jako coś w rodzaju narzędzia nauczania i bajki ku przestrodze. Chociaż jest to także historia przebaczenia, odkupienia i nadziei. David Berkowitz ma dziś 69 lat. Wielokrotnie starał się o warunkowe zwolnienie z więzienia. Każda jego prośba została jednak odrzucona. W 2015 roku przyznał, że demon, o którym mówił tuż po zatrzymaniu, nigdy nie przemawiał do niego przez psa, a ta wersja, jak przekonywał, została jedynie sfabrykowana przez media. Bez względu na to, czy za zabójstwami w Nowym Jorku w latach 70. stał jeden czy kilku sprawców, sama postać syna Sama na stałe wpisała się w historię nie tylko miasta, ale i całych Stanów Zjednoczonych. Ten brutalny morderca pojawił się w filmach, książkach, serialach, a nawet piosenkach. Zespół Cypress Hill w jednym ze swoich najbardziej znanych kawałków, Insane in the Brain, śpiewa: cholera, czuję się jak syn Sama. Berkowitz w 2007 roku napisał: bardzo mi przykro z powodu bólu, cierpienia i smutku, jakie przyniosłem ofiarom moich zbrodni. Żal mi tych, którzy są ranni i członków rodzin tych, którzy stracili ukochaną osobę z powodu moich samolubnych działań. Żałuję tego, co zrobiłem i prześladuje mnie to. Nie ma dnia, żebym nie myślał o cierpieniu, które przyniosłem tak wielu osobom. Nie jestem w stanie nawet pojąć całego smutku i bólu, z jakim teraz żyją. A te osoby też mają prawo być na mnie złe. Mimo to przepraszam za popełnione przeze mnie zbrodnie. Nie piszę tych przeprosin licząc na litość czy współczucie. Po prostu wierzę, że takie przeprosiny są słuszne.
i dzięki łasce Bożej mam nadzieję zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby zadośćuczynić kiedykolwiek i gdziekolwiek jest to możliwe, zarówno społeczeństwu, jak i moim ofiarom. David przestał używać pseudonimu Syn Sama lata temu. Teraz nazywa samego siebie Synem Nadziei. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.